La 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 love is love. Cześć kochani, witajcie w 15 odcinku Simsowego wyzwania. Mamy poniedziałek, ostatni odcinek skończyliśmy w sobotę wieczór, o ile się nie mylę. I ja tutaj zamierzałam przegrać weekendzik do końca, aczkolwiek spędziłam ten weekend na znalezieniu jednemu z naszych synów żony, gdyż nasza Simka w aspiracji miała, żeby jej dziecko wyszło za mąż lub wzięło ślub po prostu i osiągnęliśmy to osiągnięcie dam sobie tu pauzę, żeby nie ten. Ja sobie sprawdzałam i w końcu Glam Paula mi podpowiedziała, że tak, nasze dzieci mogą wziąć ślub, aczkolwiek nie chciałam zajmować się jakoś szczególnie naszymi dziećmi, tymi, które się wyprowadziły, więc cały dzień spędziłam na zdobywanie tej żony i tutaj macie potwierdzenie, poza tym, że właśnie zaczął się poród naszej Simki, to nasz syn Wojtuś wziął ślub z Alicją Piosenka, wskoczyliśmy na następny level aspiracji, jednak spełnimy tylko te rzeczy, które tutaj możemy spełnić, gdyż posiadanie 4 wnucząt no jest niemożliwe, bo naszymi dziećmi się nie zajmujemy, nie sądziłam, że będą aż takie rzeczy. 2 elementy z aspiracji spełnimy i wybierzemy jakąś inną aspirację naszej Simki, bo to nie ma sensu, żeby po prostu nie zdobywała tych punktów, które bardzo nam się przydadzą. I jeszcze gdzieś tu mi przyśmignęło, że Filip ma urodziny, także bardzo się cieszę. Dzieciaki tutaj się za chwilę, właściwie już powinny wybierać do szkoły, także niech oni lecą. Aha, tutaj Kacperek już jest młodym dorosłym, więc nie musi iść do szkoły. Także dzieciaki lecą do szkoły. Nasz Filipek malutki śpi. Mamuśka idzie się wykąpać, tutaj posprzątamy w międzyczasie ze stołu. Nasza Simka potrzebuje się wykąpać i zjeść, więc zaraz coś jej tutaj damy. Zobaczymy, co my tu mamy popsutego w lodówce. Tu mamy jakieś popsute rzeczy, więc wyrzucimy, więc ona niech sobie zje. A skoro nasz Kacperek jest już młodym dorosłym, na razie go nie będziemy wyprowadzać, bo na tym aż tak nam nie zależy, miejsce w domu jest. Aha, mamuśka, co ty, czy będziesz jeść, ty zaraz idziesz rodzić. I ojcem naszego dziecka będzie Bogusław Wójcik, prawdopodobnie. Tak, Bogusław Wójcik będzie naszym ojcem, także lecimy do szpitala. Nasza Simka żwawo podąża już na poroduweczkę, gdzie tutaj czeka na nią pani. Nawet nie chciałaś do rejestracji się zarejestrować, tylko od razu poleciała tutaj do urządzonka, więc będziemy rodzić. Z tego co pamiętam, to Bogusław był kosmitą. Gdzie jest ten Bogusław? Tak, on jest kosmitą, więc zobaczymy, co tutaj wyjdzie za dziecko. Jestem bardzo ciekawa, fajnie jakby jakieś bliźniaki były. Chłopiec, kolejny chłopiec, ja już nie wiem. Przydałaby nam się jakaś córka, bo Antoni. Bardzo ładne imię. Bliźniaki! Mamy dziewczynkę w końcu. Losujemy dla niej imię Weronika. Także mamy bliźniaki kosmitów. Ciężko stwierdzić. Super. Mamy bliźniaki. Dzieci wyglądają normalnie. Zobaczymy, co z tego będzie. Okej, tutaj już są nasze nowe dzieci, a tutaj zapomniałam, że jeszcze Filipka nie postarzyliśmy. Także mamuśka, idź szybko postarz, bo trójka dzieci małych to jest za dużo. A z tego, co już się wyświetlało i tutaj już Wam pokazywałam, Filip ma urodziny, także jego czas nadszedł. Ale śliczny chłopiec wyszedł. Dobra, wybieram mu aspirację. Fenomena dusza towarzystwa? Tak. I wybieramy mu cechę. Zadufany. Okej, nasz chłopiec już tutaj jest i jest już nas 7 w domu, więc czas najwyższy na wyprowadzkę. Kogo to będziemy wyprowadzać? Będziemy wyprowadzać Kacperka. Mamuśka niech leci pisać książkę jakąś.
coś nowego dla niej, także wróć do pisania swojej pierwszej książki. Kacperek został wyprowadzony, jest nas w domu szósteczka. Nasza Simka tutaj sobie pisze książkę, synek sobie odrabia lekcje. Dzieciaki na razie nie płaczą, leżą sobie grzecznie. Tutaj nasz Antoni, Antoś i Weronika. I tutaj patrzcie, jak pięknie wyglądają nasze akty urodzenia, ile tego już jest. Widzę, że tutaj całe ściany będą potrzebne na nasze akty, ale bardzo fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba. Także nasza Simka tutaj sobie pisze i musimy się zastanowić, czy ona ma jakiś znajomych. Tutaj w szkole ucz się do testów. My musimy kogoś poznać ciekawego. Któż to jest? Aha, tutaj są nasi byli. Okej, okay, nasi byli to nie. Także poszukajmy kogoś nowego dla naszej Simki. Może ona się gdzieś po prostu wybierze. Za chwilę, jak dzieciaki wrócą ze szkoły, żeby mogli zająć się bliźniakami. Więc niech ona sobie chwilę popisze i za chwilę, jak dzieciaki wrócą, no to ona pojedzie gdzieś w miasto do jakiegoś baru, może kogoś fajnego pozna. To jest niepokojące, że Miłosz Pawlacz tak koczuje pod naszym domem, pod naszymi drzwiami i cały czas się kręci tutaj Michał Przyzwaniec, tu sobie pompeczki robi, jakieś dziwne rzeczy, ale nieważne, co, nie wiadomo, o co im chodzi, ale nasze dzieci płaczą, także mama musi wracać szybko i tutaj nakarmić nasze dzieciaczki. Dzieci już śpią. Okej, więc ruszamy w miasto. Przybyliśmy do siłowni, bo gdzieżby znaleźć wysportowanych mężczyzn, jak nie w siłowni, taką mam nadzieję. Tutaj mamy kandydata numer 1. Szymon Paliwoda, trener w siłowni. Tutaj mamy Miłosz Boski. To patrzcie, nasz synek na siłowni wywija szaleństwo. I tu mamy jakąś babeczkę, więc no cóż, zagadajmy do trenera, przyjaźnie się zapoznajmy, a ja w międzyczasie zobaczę, czy u góry czasem nikogo nie ma. U góry pusteczka. Wracamy więc na dół i zapoznajmy się z trenerem, porozmawiajmy z nim chwilę i zobaczymy, czy będzie chętny z nami troszeczkę pobaraszkować. Nie ma co wijać w bawełnę, od razu go oczarujemy. Udało się. Także od razu bierzemy go w obroty, poznajmy go może, czy nie jest kosmitą, bo to ostatnio, wiecie, się zdarza. Kto to poszedł? Dominik Żubr. Aha, to już jest jeden z naszych ojców. To nie. A tutaj? O, Kosiarz. Może z Kosiarzem. Poznajmy się z Kosiarzem. Możemy go oczarować? Oczarujmy Kosiarza. Nie możemy. Zapytajmy, czy jest w związku. Zostaw już tamtego. Trener ci nie ucieknie. Patrzcie, jaki tutaj flircik z Kosiarzem. Dziecko ze śmiercią. Ciekawe, czy się uda. Jestem mega, mega ciekawa. Także ciśniemy, bo on tutaj jest chętny, żeby z nami troszeczkę poflirtować. Zobaczymy, czy się uda. Tutaj nawet nasza córeczka Magdalena jest. Tutaj jest też jakiś kolega w kolejce. Ale spróbujemy oczarować naszego Kosiarza. Także zobaczymy, czy się uda. Chyba się oczarował, super. Więc spróbujmy jeszcze chwilę z nim poflirtować, bo idzie naprawdę ciężko. I spróbujemy zabrać go do domu. Zniknął. Ajdź. Ale dobra, zapoznajmy się jeszcze z kimś, zanim wrócimy do domu. Tu się obraził na nas Szymon. Więc musimy go poprawić mu humor. I tutaj jeszcze był Marian Przyzwaniec. O! Jedna z fajniejszych piosenek. Jak ja lubię tą piosenkę, co ona w Simsach robi?
Okej, okay, na zakończenie wizyty w siłowni poznaliśmy jeszcze Adama Trzewika, więc wracamy do domu i zobaczymy, czy uda nam się kogoś zaprosić, ale to zapewne już z rana, trzeba się zająć dziećmi, więc rano do Was wracam, jak już będziemy kogoś tutaj namawiać na barabara. Okej, mamy poranek, nasza Simka sobie jeszcze śpi i zaraz kogoś zaprosi tutaj do nas, bo chłopcy zaraz idą do szkoły. Tutaj poznaliśmy wczoraj, kogo my tu poznaliśmy? Mamy tutaj w znajomych Ignacy Trzewik, Szymon Paliwoda, Adam Trzewik, Marian Przyzwaniec, Mateusz Mucha. Mamy kilku takich poznanych osób na siłowni. Niestety nie możemy zaprosić naszego kosiarza, szkoda. Także zaprosimy może Ignacego Trzewika, bo on tutaj już jest starszy i szybko trzeba tutaj go zaciągnąć na barabara, bo się zestarzeje, a później może nam braknąć ojców. Także Simka wstaje i zaprasza go do siebie. Chłopcy tutaj się szykują, za chwilę idą do szkoły. Jakieś ostatnie przygotowania. Ty tutaj rób to, tą umiejętność osiągnij szybciutko. Ty też, ty się pobawisz troszeczkę, więc możesz się pobawić, tutaj poeksperymentuj troszeczkę. A mamuśka, czekamy na naszego gościa, który już tutaj biegnie do nas, więc pogadajmy z nim chwilę i mam nadzieję, że szybko nam pójdzie zaciągnięcie go na barabara, więc od razu go oczarujmy, co będziemy się zwodzić. Tutaj jeden z naszych ojców idzie jak zwykle, po prostu kiedy tylko zaczynamy z kimś kręcić, to musi się ktoś kręcić z naszych byłych. Nasza Simka ma jakiegoś pecha, dzisiaj została porzucona przez seniora, więc ja nie wiem, zaprośmy kogoś innego, bo to, co się dzieje, to jest masakra. Tak i dobrze szło z tymi facetami, a tu niestety, więc zaprośmy kogoś innego, Jana Jerza zaprośmy. Wszyscy są zajęci, wszyscy na naszej liście, mamy tyle osób, z którymi możemy potencjalnie zajść w ciążę, po prostu wszyscy są zajęci, może chociaż Szymon będzie miał czas. Jest, Szymon za chwilkę tu będzie, więc próbujemy jeszcze raz zaciągnąć kogoś na barabara. Spójrzcie, jak nasz Szymon świetnie wygląda, jakie ma super wdzianko na co dzień, także ja nie wiem. Jest nasz senior! Co to ma być? Ej! On tu cały czas był! Jaka wtopa! Poznajmy tutaj tego Szymona i tutaj musimy nakarmić nasze dzieciaki, bo są bardzo głodne. Ja nie wiem, czy to jest jakiś błąd, ale już któryś raz mi się zdarza, że dzieciaki nie dają w ogóle znać, że są głodne, a są. Więc szybko mamuśka zajmie się dzieciakami i wraca do naszego przystojniaka w seksownym crop topie. Wiem, że to na modzie, ale no, błagam. Atmosfera między naszymi kochankami zrobiła się tak gorąca, że aż się spalił komputer, więc ja go wymieniam. A w międzyczasie wróciły dzieciaki ze szkoły i tutaj po prostu widzę jedno i drugie padło spać, więc ja nie wiem, co się dzieje. Piątka i czwóreczka, także niech oni sobie śpią na razie, nie będę im przeszkadzać, a my zajmiemy się dalej naszą Simką. Przez ten brak dodatku widzę, wszyscy nago chodzą, także szybko zaciągniemy go do łóżka i wtedy się do Was odezwę. Okej, w końcu mamy opcję, postaraj się o dziecko, wanie z hydromasażem, także zabieramy go do naszego jacuzzi, w którym jeszcze nasza Simka nie miała okazji być, bo była ciągle w ciąży, więc mam nadzieję, że tam dobrze będą się bawić i będą z tego fajne dzieciaki. Jaki łysy! Szymon! Takie rzeczy się dzieją tutaj u nas na ogrodzie. No niesamowite. No
No to pofiglowali, powiem wam. Nie skorzystaj, albo skorzystaj i zrób teści ciążowy, a potem leć spać. A nasze dzieciaki trzeba tutaj poogarniać. Także ty się najpierw zajmij karmieniem braciszka i siostrzyczki, a potem leć spać, bo jest już w miarę wieczór. Może jeszcze skorzystaj przed pójściem spać. No i dobra, chwilę możesz jeszcze zagrać w grę. A potem idziesz spać, bo już jest wieczór. Ty weź prysznic i też idziesz spać. I tutaj ja, Filipek śpi, a nasza Simka leć szybciutko zobaczyć, czy jesteś w ciąży. To bardzo ważne. Jesteśmy w ciąży, także Simka leci powiedzieć naszemu ojcowi nowemu, że będziemy mieli dziecko. I tutaj jeszcze szybko poogarniamy, co tutaj do roboty mają wszyscy. I widzimy się z rana. Okej, jest przed 8 rano. Nasza Simka jest w miarę ogarnięta. Dzieciaki tam kończą jakieś zaliczenia i odrabienie lekcji. A my postanowiliśmy zabrać się za ogród. Bo ja nie wiem, jakiś dzisiaj odcinek taki, że niby nic się nie dzieje, a po prostu nawet ani jednego obrazu Simka nie namalowała, nic nie zarobiła, ani książki nie może napisać, cały czas coś się dzieje, także niech ona się weźmie za podlewanie i ogólnie za nasz ogród, bo jak widzicie, wygląda to tragicznie. Także dzieciaki już tutaj się wybierają do szkoły, tutaj już Januś kończy, mam nadzieję. Skończyłeś to? Kończ te lekcje. A ty też. Do szkoły. A ty kończ to, te lekcje, szybciutko. Nie pójdziesz do szkoły, jak nie skończysz lekcji. Dobra, leć do tej szkoły, ja nie wiem. Dzieciaki takie nieogarnięte. Dobra, mamuśka, jak tam nasz ogród? Zaczyna jakoś wyglądać? Szybko ogarnij ten ogród, bo po prostu jakaś masakra. A potem sobie zjesz, bo jesteś głodna. Coś tu w lodóweczce mamy? Mamy rybne taco albo rybne taco. Także weź rybne taco. I w międzyczasie rozmnożymy żabeczkę. I zobaczmy, co tam u naszych dzieciaków. W końcu wróciła zieleń do naszego ogrodu. Także zjesz sobie. Może spać na razie nie będziesz. Może w końcu pójdziesz i dokończysz tą książkę, bo po prostu setny raz do niej podchodzimy, żeby ją skończyć, bo chyba chciałabym, żeby w tym odcinku skończyła jednak tą książkę, bo naprawdę nic nie zrobiła w tym odcinku, nic. Poza zajściem w ciążę, no dobra, poznała dużo ludzi, ale to widzieliście, nikt nie chciał do nas przyjść, także no, nie chociaż książkę napiszę, także wracam. Albo nie wychodzę, bo dzisiejsza poczta została dostarczona. Jeśli poczta do nas przyszła, to cóż takiego mogło przyjść jak nie rachuneczki? 4800! Woo! Radość, to tym bardziej wracasz i piszesz tą książkę, bo normalnie kasa nam się bardzo, bardzo przyda. Także bierz się za tą książkę. Gdzie ty jesteś, no? Jak tam nasza ciąża? Co tu się stało? Zły posmak. Sama robiłaś. Drugi trymestr za 8 godzin. Już mamy środę, zaczynaliśmy grę w poniedziałek, trzeci dzień nam leci. Ja nie wiem, jak to zleciało, że trzeci dzień już gram, a mi się wydaje, że w sumie nic się dużego nie stało w tym odcinku. Ale dzieci płaczą. Okej, nakarmę te dzieci. I widzicie, co chyci tą książkę do pisania, to co chwilę coś. Dobra, ogarnię te dzieci i wróci do pisania książki, więc wtedy się odezwę. Nasza Simka siadła do pisania książek, po prostu nagle jej się wszystkiego innego chce, tylko nie pisać, ale tu widzę, że już w końcu kończy, ale tutaj jakieś poprawy ocen. Szóstkowy uczeń Adaś, Janek szóstkowy i piątkowy uczeń Filipek, więc... Wszyscy w ogóle padnięci, zmęczeni. Filipku, ty weź prysznic, bo tu widzę najbardziej. Potem jeszcze skorzystaj i zjesz sobie, tutaj jest na stole szarlotka, więc ją weź.
Chłopcy padnięci poszli spać, ale dlaczego wy nie możecie pójść do siebie spać? Idźcie spać do siebie. Tak, ale tutaj coś mi się wydaje, że matka napisała książkę. Wow! Gratulacje, matka. W końcu ci się udało napisać książkę, więc wydaj tą książkę. I ty chcesz spać. No matko, no dlaczego? Skorzystasz, no dobra, i pójdziesz się zdrzemnąć na chwileczkę. Więc popołudniowa drzemka u naszej rodzinki, wszyscy po prostu chcą spać, ale znając życie, dzieci zaraz nam wstaną, no cóż. Także dobra, książkę wydałaś, skorzystasz sobie i idziesz sobie troszeczkę pospać, bo za chwilę na pewno dzieciaki małe wstaną i tyle będzie ze spania. Ale jak już wstaniesz, to weź wyczyść tą wannę, bo wstyd, matka, że taki syf mieć w domu. Co tam, Filipku? Ty nie chcesz spać. Wow, jesteś jedyny, który nie chce spać. Wcinasz sobie tutaj posiłeczek. Więc masz piąteczkę, więc możesz sobie odrobić lekcje. A potem, w czym ty jesteś tam dobry? W motoryczne? No to na przykład pobawisz się tutaj na drabinkach koło domu. Chłopcy na razie sobie śpią, jak równiutko, w idealnej tej samej pozycji. A potem ty, Ada, Janku, pójdziesz skorzystać. Weźmiesz sobie posiłek z lodóweczki. Weźmiesz sobie rybne taco i obejrzysz sobie jakiś kanał, może kulinarny, coś się nauczysz. A co u ciebie? Też jesteś taki troszeczkę głodny, więc też otworzysz. Też weźmiesz sobie porcję i też będziesz oglądał razem z bratem. Ty co, też ci nie smakowało jedzenie? Nie wiem. Już to mama gotowała, mama jest dobrym kucharzem. Że to niedobre wyszło, to ja nie wiem. Dobrze, dzieciaki nie płaczą. Leżą sobie, zobaczcie jakie dzieciaczki. Tutaj Antoni i Weronika. Takie mają śpioszki ładne. Życie sobie leżą, tak się bujają lewo, prawo, huhu. Matka, ty śpi szybciej, bo po prostu starczy ci. Nie, nie, nie ma spania. Wyczyścisz tą wannę i możesz sobie... No, jesteś nieswoja. Nic nie będziesz chciała robić, bo jesteś nieswoja, no co? To dobrze, zrób coś do jedzenia dla rodziny, albo weź sobie troszeczkę jedzenia tego niedobrego. Rozmnożymy żabkę. I urodziny ma Jan Boski. Mamy dwóch dorosłych, także wybieramy cechę. Miłośnik uwielbia naturę, ok. Więc możecie sobie zjeść po kawałku, bo jesteście obaj głodni. Także zjedźcie sobie. Mamuśka, ty się zajmujesz dziećmi? Gdzie tam? Dzieci sobie płaczą, mama sobie śpi. Standard. Ty nic nie pomożesz tu. Weź sobie kawałek tortu i zjedz z braćmi, twoimi starszymi. Więc będziemy mogli chłopców wyprowadzić, bo są młodymi dorosłymi. Ale zrobimy to już w następnym odcinku, bo myślę, że na tym etapie rozgrywki skończymy dzisiejszy odcinek. Tutaj już jesteśmy w drugim trymestrze ciąży. Także myślę, że do przodu. Urodziliśmy bliźniaki, więc jak najbardziej na plusik. Nasza Simka zaraz pójdzie spać po prostu. I widzimy się już w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!